trzeciej części, związanej już z koordynacją projektową, głównym założeniem tego procesu jest możliwość tworzenia modeli złożeniowych. W technologii BIM tak naprawdę operujemy wieloma modelami. Proces ten jest też często bardzo absorbujący i potrzebujemy czasem całego dnia na to, żeby stworzyć model złożeniowy. W przypadku pracy w chmurze robimy ten proces, można powiedzieć, że jeden raz, a później te modele są cały czas aktualizowane wraz z publikacjami takiego modelu. Wtedy zaoszczędzamy czas, nie potrzeba dodatkowego czasu poświęcać na to, żeby ponownie tworzyć model złożeniowy. Z zakresu technicznego warto zwrócić uwagę na to, że usługi chmurowe obsługują nie tylko formaty natywne, takie jak Autodesk Revit, ale również opieramy tą całą koordynację na formatach otwartych IFC. Samo przeglądanie modelu złożeniowego daje już nam dużo korzyści. Wizualnie możemy wychwycić pewne problemy i zgłosić uwagi. Natomiast silnik chmurowy Autodesk ułatwia nam również przeprowadzanie automatycznych detekcji kolizji. Znowu, wiele programów pozwala na taki proces, natomiast nasz proces jest wyróżniony tym, że kolizje są automatycznie grupowane, przez co znowu skracamy czas przygotowania raportu dla naszych podwykonawców, którzy mają zająć się rozwiązaniem tych kolizji. To znowu skraca znacząco czas i tak naprawdę nie tylko BIM-menadżer, ale również podwykonawcy mogą sobie takie testy kolizji przeprowadzać. I ostatnia część tej usługi chmurowej jest związana przede wszystkim z modułem spotkań koordynacyjnych. Jeżeli Państwo doskonale wiecie, za każdym razem spotykamy się, omawiając sobie konkretne zagadnienia, które w danej fazie projektowej się pojawiają. Nasza usługa pozwala nam w szybki sposób zorganizować spotkanie na platformie chmurowej, wygenerować link do Teamsa, który pozwoli nam błyskawicznie dostać się do ekranu i pokazać jakiś tam problem. Możemy też powiązywać wszystkie zgłoszone do tej pory procesy, czy procesy uwag, czy procesy zatwierdzeń właśnie w agendę takiego spotkania. Jednocześnie sprawdzamy obecność i generujemy raporty ze spotkań koordynacyjnych.